Kiedy silnik się uruchamia, światła dzienne zapalają się automatycznie bez naciskania dźwigni sterowania. Wyłączają się automatycznie, gdy silnik zostanie zatrzymany. Aby włączyć światła pozycyjne, obróć pierścień na ten symbol. Aby włączyć światła mijania, przekręć na ten symbol. Zależnie od pojazdu, światła mijania mogą się włączać lub wyłączać automatycznie odpowiednio do natężenia światła na zewnątrz. Obrócić ten pierścień do pozycji auto, aby włączyć tryb automatycznego przełączania świateł. Aby aktywować światła drogowe, silnik musi pracować i światła mijania muszą być włączone. Popchnij dźwignię sterującą w ten sposób. Aby powrócić do świateł mijania, pociągnij dźwignię do siebie. Aby aktywować przednie światła przeciwmgielne, muszą być włączone światła mijania. Obróć ten pierścień do góry i puść. Obrócić ten pierścień do góry i puść. Obróć do dołu i zwolnij, aby włączyć tylne światło przeciwmgielne. Powtórz tę czynność, aby wyłączyć światła. Pamiętaj, że obecność zielonej kontrolki na tablicy wskaźników oznacza włączenie przednich świateł przeciwmgielnych, natomiast pomarańczowa kontrolka jest przeznaczona dla tylnych świateł przeciwmgielnych. W przypadku nietypowego dużego obciążenia pojazdu, np. pasażerami, bagażem lub przyczepą, można zmienić wysokość świateł. Kiedy światła mijania są włączone, obracaj to pokrętło w górę lub w dół aż do uzyskania żądanej pozycji. W impulsowym trybie sterowania można używać kierunkowskazu bez pełnego włączania sterowania. Jedno naciśnięcie spowoduje trzykrotne mignięcie kierunkowskazu, po czym sterowanie automatycznie się resetuje. Jest to przydatne, kiedy nie można wykonać ruchu kierownicą odpowiedniego do automatycznego powrotu dźwigni do pozycji początkowej, np. na autostradzie. Ten przycisk powoduje przełączenie na światła awaryjne.